czym dla mnie jest wolność? Bardzo trudne pytanie, ale myślę, że wolność to jest to, żeby mieć wpływ na swoje życie. Moja wolność to akurat, że pracuję sama u siebie. Tak, nie, a taka ogólna? Ogólna wolność? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ogólną wolność jak zdefiniować? Tak mi się nikt nie wtyka w moje życie i właściwie robię to, co chcę. Przede wszystkim radość. Ja uważam, że człowiek wolny to przede wszystkim człowiek radosny. Człowiek, który właściwie może wszystko, może robić to, co uważa, ale też wolność to jest też trudna sprawa, bo ludzie bardzo często nie potrafią wykorzystać czasami tej wolności. Czasami zostają nawet bez pracy i wtedy, jeżeli nikt im właściwie nie pomoże, to wtedy oni czasami są bezradni. I w tym momencie myślę, że też właśnie wolność trzeba umieć wykorzystać. No wolność, czym jeszcze może być wolność? Wolność to przede wszystkim, no dla mnie, wspaniała sprawa. My jesteśmy, żyjemy w Polsce wolnej i myślę, że powinniśmy to uszanować i przede wszystkim czcić wszystkie rocznice tutaj, które mamy, przede wszystkim robić to zawsze, uczestniczyć w wszelkiego rodzaju uroczystościach. I właśnie w ten sposób czcić tą naszą wolność. Możliwość dokonywania samodzielnych wyborów, wolność słowa, tak samo jak w tym wypadku wolność religii, gdzie na przykład konstytucja zapewnia, nie? Zapewnia nam swobodę wyznawania określonej wiary i jednocześnie reprezentowania jej publicznie. Co dzisiaj nie jest zbyt popularne. Wiele osób mówi, że wierzy, ale jednak z tą wiarą nie bardzo się utożsamia, nie bardzo tą wiarę krzewi i dzieli się tą wiarą z innymi na przykład. Tak jak dla wszystkich, jakąś wolność, swoboda, coś co się należy dla każdego. Z możliwością robienia tego, co się chce. Dobrze, w danym momencie. Dziękuję. Lubię jeździć sobie po wolności. Wolność to już chyba to, co... Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy posiadamy i powinniśmy to przede wszystkim cenić, szanować i dbać o to, żebyśmy ją zachowali.